Jest to już szósta edycja kampanii Białej Wstążki, która trwa zawsze od 25 listopada do 10 grudnia. U nas w Suwałkach, ja zawsze tak powtarzam przy każdej kampanii, że trwa trochę więcej, bo my jesteśmy bardziej tacy skonsolidowani, bardziej taki zmarznięci, więc dlatego u nas trwa więcej, żeby rozgrzać bardziej społeczeństwo. I trwa u nas zakończenie kampanii, będzie 17 grudnia o godzinie 12 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach, w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, na które serdecznie zapraszam. Oczywiście w czasie tej kampanii mamy takie rzeczy, które są cykliczne, czyli biała róża na ulicy Chłodnej, taki symbol, męski symbol wręczania kobietom i dziewczynkom róż, w celu pokazania, że je szanujemy. Druga sprawa to jest taki wieczór poetycko-muzyczny, który się odbywa w bibliotece. Trzecia taka najważniejsza sprawa to konkurs dla szkół z terenu Suwałki, powiatu suwalskiego, dotyczący właśnie takiej przeprowadzenia takiej kampanii Białej Wstążki na swoim terenie. To wszystko po to, aby? Aby nauczyć szacunku do drugiego człowieka. Cała kampania ma to zadanie, żeby mówić o szacunku, mówić o miłości, mówić o wrażliwości, mówić o takich cechach, które są raczej postrzegane jako kobiece, a o tych cechach powinni mówić też mężczyźni. Co to jest przemoc? Że ktoś się zachowuje źle. Czyli na przykład co robi? Bije. Bije, co jeszcze? Się jak wyzywa się. I na przykład się przezywa co? Ty, paskudy. A chciałam zapytać, gdybyście tak mogli jeszcze powiedzieć, czego nie wolno robić? Przezywać się, bić, kopać pewnie, co jeszcze? I jeszcze nie można sobie rzeczy jeszcze wyrywać. Ani dbać. Trzeba wszystkich szanować, tak? Jak dbam, nowe buty. A pluć można na przykład? Nie, zakazane. Pana zdaniem z tą naszą wrażliwością jest coraz lepiej, czy też jeszcze niewystarczająco staramy się? Pewno nigdy nie będzie tak dobrze, żeby było już bardzo dobrze, ale zawsze można się starać. W tym roku chcemy też jakby sięgnąć do tych najmłodszych, do przedszkolaków, do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, średnich. Chcemy im zaszczepić te wzorce, które nie zawsze mają ci, którzy pochodzą z mego pokolenia. W tegoroczną akcję włączają się też sportowcy. No, w tym roku trochę zaskoczony jestem, w tamtym roku byli już sportowcy, ale w tym roku jestem zaskoczony, że chcą osobiście uczestniczyć w rozpoczęciu. Prezes Wigier oferował nam tutaj taką pomoc w nagrodę. Chcę ufundować dla drużyny, która zajmie pierwsze miejsce w postaci strojów do piłki nożnej. Trzeba tępić przemoc w rodzinie, gdzie coraz ostatnio się słyszy, bo ostatnio, wcześniej też słyszy się o takich rzeczach, które coś dzieją się w różnych domach i to trzeba potępiać na każdym kroku, bo później z takiej przemocy rodzą się następne, tak, i to się powiela. Ja sam się wychowałem w takiej dzielnicy w Warszawie, gdzie też sport dużo mi dał, uciekłem od tych blokowisk, od różnego środowiska i na pewno czy granie w piłkę nożną, czy co innego, bawienie się na podwórku, prawda? To na pewno dzieci uciekają od takich nieprzyjemnych sytuacji. I na pewno ten sport też pomaga się rozwijać, tak? Intelektualnie i ruchowo. Więc ja jestem za tym, żeby jak najwięcej dzieci przebywały nie w domach, nie przed komputerami, tylko na podwórku, na boisku i jak najwięcej ruchu, bo teraz ostatnio, za moich czasów jeszcze nie było tu tych różnych sprzętów, tak, itp., internetu i się spędzało, można powiedzieć, jak było ciepło, to 3/4 dnia, od rana do wieczora się pobiegało po podwórku, grało się w piłkę, a teraz tego nie widzę, tak, coraz mniej, tym bardziej, że teraz dzieci mają do tego stworzone warunki, mają boiska ze sztuczną nawierzchnią, z oświetleniem nawet, te orliki są, więc
Więc tylko jeśli nie chodzą i grają w piłkę, bawią się na podwórku, bo to na pewno będzie na plus w przyszłości.